Zanim sprzedacie iPhone'a, warto wykonać kopię zapasową danych, które się na nim znajdują, przez komputer albo poprzez chmurę. Jeśli już to zrobicie, wylogujcie się ze sklepu App Store, iTunes Store. Następnie wejdźcie w zakładkę Lokalizator i wyłączcie funkcję Znajdź mój iPhone. Na końcu wylogujcie się z usługi iCloud. Po wykonaniu wszystkich tych rzeczy przejdźcie do ustawień i wybierzcie zakładkę Ogólne, zjedźcie na sam dół i kliknijcie Wyzeruj. Następnie wymaż zawartość i ustawienia, potwierdźcie, że chcecie przywrócić iPhone'a do ustawień fabrycznych, klikając Wymaż iPhone'a i podajcie kod do odblokowywania Waszego urządzenia. Telefon się zrestartuje i wyłączy. W tym momencie możecie usunąć z niego kartę SIM. Jak już to zrobicie, zalogujcie się do iCloud z komputera i usuńcie z listy zaufanych urządzeń Wasz sprzęt. Jeśli ten poradnik pomógł Wam, zostawcie łapkę w górę i subskrybujcie mój kanał.